Na Cię życzę wszystkim miłego odbioru. Oddaję głos prelegentowi. Dzień dobry, nazywam się Piotr Siemieniak, zajmuję się ochroną danych osobowych. Poprowadzę wykład mniej techniczny, bo będzie dotyczył aspektów prawnych ochrony danych osobowych. Jak niektórzy z Was może wiedzą, za półtora roku wchodzi w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, która po prostu wprowadzi nowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. W trakcie wykładu powiem kilka słów na temat tego, dlaczego w ogóle powstało ogólne rozporządzenie o ochronie danych, co się zmieni, jakie będą prawa i obowiązki administratorów danych, na czym skorzystają podmioty danych, czyli my, osoby, które dają swoje dane administratorom danych po to, żeby zrealizować jakiś cel. Co jeszcze innego zostanie wprowadzone, czego do tej pory nie było lub pojawiało się to w innych aktach normatywnych, lecz nie zostało wcześniej zaimplementowane o poziom wyżej. Dotyczyło to tylko zagadnień sektorowych. Powiemy to w takim modelu, że wyjaśnię zasady przetwarzania danych osobowych, czyli takie podstawy, to jak zmienił się obowiązek informacyjny, jakie dojdą regulacje odnośnie bezpieczeństwa danych, jakie nowe obowiązki dokumentacyjne się pojawią, jak będzie wyglądała rola administratora bezpieczeństwa informacji, czyli w tej sytuacji to będzie już inspektor ochrony danych osobowych. Opowiem także trochę o prawie do bycia zapomnianym, o prawie eksportu danych, a także o paru innych elementach, takich jak model privacy by design, o zasięgu terytorialnym oraz pewnej nowości, czyli o karach finansowych. Dlaczego w ogóle powstało ogólne rozporządzenie o ochronie danych? Głównym problemem było to, że dyrektywa unijna z 1995 roku była już po prostu przestarzała. Państwa Unii Europejskiej musiały każde państwo musiało zaimplementować dyrektywę w sprawie przetwarzania danych osób fizycznych, co oznaczało, że nie była stosowana wprost, czyli każde państwo musiało zmienić lub wprowadzić nowe akty prawne tylko po to, żeby zaimplementować tą dyrektywę. Często było tak, że dyrektywa była implementowana w sposób niepoprawny, niepełny. W Polsce na przykład dyrektywa ogólnie wprowadziła zasadę rejestrowania zbiorów danych. W Polsce to tak zostało zaimplementowane, że trzeba było wysyłać masę wniosków do GIODO. Dopiero powołanie administratora bezpieczeństwa informacji zwalniało administratorów danych z obowiązku rejestracyjnego zbiorów danych zwykłych. Wrażliwe nadal trzeba rejestrować. Z tym, że tą kwestię poprawiono dopiero rok temu, więc od roku 97, odkąd jest ustawa o ochronie danych osobowych, aż do początku 2015 roku trzeba było rejestrować wszystkie zbiory danych. Czas oczekiwania na rejestrację zbioru danych zwykłych to z reguły jest minimum 2 lata. Celem rozporządzenia także jest harmonizacja przepisów w całej Unii Europejskiej, doprowadzenie do swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami Unii Europejskiej, potrzeba wzmocnienia praw podmiotów danych,
wdrożenie neutralności technologicznej oraz wprowadzenie bardziej inteligentnych rozwiązań prawnych, które mają na celu chronić nas, chronić jednostkę. Powiem kilka słów o zasadach. Zasady przetwarzania danych to jest po prostu taki rdzeń. Zasada legalności, zasada celowości, zasada adekwatności, poprawności, ograniczenia czasowego, bezpieczeństwa i rozliczalności. Te zasady występują zarówno w aktualnej ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, co oznacza, że tak właściwie nic się nie zmienia. Zasada legalności polega na tym, że możemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie, gdy mamy ku temu podstawę prawną. Może to być zgoda osoby, której dane będziemy przetwarzać, może to wynikać na podstawie umowy zawartej pomiędzy tamtą osobą w celu realizacji jakiegoś stosunku prawnego. Może to być na przykład przetwarzanie danych osobowych dla dobra publicznego. Zasada celowości oznacza to, że jeżeli przetwarzamy dane osobowe za zgodą osoby, musimy określić cel przetwarzania. Czyli to musi być precyzyjnie określone, że na przykład dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla usługi związanej z wysyłką comiesięcznego newslettera. Dane mogą być przetwarzane wyłącznie w tym celu i wykorzystanie tych danych w zupełnie innym celu będzie działaniem nielegalnym. Zasada adekwatności, inaczej zasada minimalizmu danych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, to powinniśmy przetwarzać je wyłącznie w takim zakresie, który jest niezbędny do realizacji tego celu. Oznacza to, że na przykład, żeby rozesłać newsletter, potrzebujemy co najwyżej imię i nazwisko lub adres e-mail, niekiedy tylko adres e-mail, ale zbieranie takich rzeczy jak numery PESEL, NIP by naruszało tą zasadę. Zasada poprawności. Administrator danych osobowych powinien zadbać o to, żeby dane były merytorycznie poprawne. Zasada ograniczenia czasowego. Możemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie tak długo, jak to jest niezbędne do realizacji tego celu. Jeżeli dany cel został zrealizowany, wtedy powinniśmy usunąć dane osobowe. Zasada bezpieczeństwa. Pojawia się ona może pośrednio w ustawie o ochronie danych osobowych. Nie jest to w ramach ogólnych zasad przetwarzania, ale także administratorzy danych osobowych są zobowiązani do tego, żeby wprowadzać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne po to, aby zadbać o to, żeby dane osobowe nie były ujawnione, nie zostały zniszczone, zmodyfikowane i tak dalej. Zasada rozliczalności. Wydaje się, że to ten element jest być może nowy, ale w rzeczywistości tak nie jest, bo ponownie administratorzy danych osobowych muszą udowodnić, że podjęli najróżniejsze środki po to, aby zapewnić to trio związane z bezpieczeństwem, czyli confidentiality, integrity and availability, co po prostu nie jest niczym nowym. Obowiązki informacyjne. W ustawie o ochronie danych osobowych administratorzy danych każdorazowo muszą poinformować podmioty danych o tym, jaki jest adres i pełna nazwa tego podmiotu. Jaki jest cel... Nie słyszę? A, dobra. Dobra. Jaki jest cel zbierania danych? Kto jest przewidywanym odbiorcą danych lub jakie są kategorie odbiorców danych?
Także musi poinformować o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, o dobrowolności podania danych lub jeżeli jest, wynika to z jakiegoś obowiązku, no to wtedy podaje się, że jest taki obowiązek oraz podstawę prawną. Jeżeli przetwarzamy dane w sposób pośredni, czyli dane osobowe są zbierane za pomocą automatów, które ściągają coś z internetu, albo znajomy przekazał nam dane jakiejś osoby, wtedy musimy także informować tę osobę o źródle danych, co jest takim stałym elementem. Co się zmieni w rozporządzeniu, jeśli chodzi o kwestię obowiązku informacyjnego? Dojdzie jeszcze więcej elementów. W tym momencie będą zawarte te elementy, o których powiedziałem wcześniej, oraz kolejne dane, czyli dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Tylko nie wiadomo, czy to powinny być dane określone w sposób taki bezpośredni, imię, nazwisko inspektora danych osobowych, czy może to być jakaś informacja w formie danych nieujawniających tego inspektora, typu security@example.com. Podstawę prawną przetwarzania obok celów przetwarzania. Okres, przez który dane będą przechowywane. A gdy to nie jest możliwe, wtedy będzie trzeba przedstawić kryteria, które służą ustaleniu tego okresu. Co oznacza, że administratorzy danych będą musieli w rzeczywistości już skonkretyzować to, jak długo dane będą przetwarzane i kiedy będą usunięte. Oczywiście ten obowiązek istniał już dużo wcześniej, z tym, że nikt tego nie robił. Bardzo mało było firm, z którymi się spotkałem, które by dbały o to, żeby usuwać dane po odpowiednim czasie. Zresztą samo usuwanie danych jest dość trudnym procesem, dlatego trzeba wcześniej zaprojektować coś takiego, aby robić to w taki sposób, który będzie bezpieczny, nie usunie nam na przykład zbyt dużej ilości danych. Należy także pamiętać, jeżeli usuwamy dane osobowe, to także musimy usunąć je z kopii zapasowych. Dlatego trzeba się mocno zastanowić, jaką strategię usuwania danych powinniśmy przyjąć. Dodatkowo administrator danych osobowych powinien poinformować nas o tym, czy stosuje tak zwane profilowanie, czy planuje przetwarzać dane osobowe jeszcze w jakimś innym celu. Czyli ten obowiązek informacyjny strasznie nam się rozrośnie, wymusi trochę na administratorach zwiększenia zasobów, które pójdą na ochronę danych, bo dojdzie do tego projektowanie usuwania danych osobowych, szersze informowanie i tak dalej, i tak dalej. Ponadto, żeby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, administrator danych będzie musiał wykazać to, że otrzymał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czyli będzie musiał w jakiś sposób umieć to udowodnić, że dane tej i tej osoby zostały zebrane w sposób legalny. Niekiedy podejrzewam, że będzie to dość trudne. Musi także zagwarantować to, że każda osoba ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Ponadto została uregulowana kwestia przetwarzania danych dzieci. Prawodawca europejski daje pewne pole manewru państwom, bo może to być za dziecko będzie można traktować
jako dziecko będzie można traktować osobę od 16 roku życia albo od 13 roku życia. To już pozostanie w kwestii państw członkowskich. Przepraszam, tak. Wykazanie tej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być w wersji cyfrowej, czy to musi być w wersji papierowej? To może być w wersji cyfrowej. Poza tym sposób informowania powinien być jak najbardziej przejrzysty. Czyli osoba, która będzie chciała wyrazić zgodę na przetwarzanie, musi zostać poinformowana w taki sposób, żeby była w pełni świadoma, że jej dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem, na konkretnej podstawie prawnej, w ograniczonym czasie. Pokażę wam tak jeszcze element z projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Na szczęście to się nie pojawiło. Prawodawca unijny chciał zrobić coś takiego, żeby każdorazowo przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych pojawiały się właśnie konkretnie te elementy graficzne. Z mojego punktu widzenia to by doprowadzało do tego, że ludzie w ogóle by rezygnowali z udostępniania swoich danych administratorom, bo no, w mojej ocenie to bardzo odstrasza. Nie wiem, jak wy uważacie, ale to mogłoby bardzo negatywnie wpłynąć na samych administratorów danych i na to, w jaki sposób oni będą zarabiać, na ilość klientów i tak dalej. Dlatego pewnie niektórym administratorom w takiej sytuacji bardziej by się opłacało po prostu nie pokazywać takich grafik, naruszyć prawo, być pewnym, że będzie istniało ryzyko kary, ale zaryzykować i może zwiększyć swój dochód. Dokumentowanie procesów przetwarzania danych osobowych. W tym momencie jest tak, że ustawa o ochronie danych osobowych w artykule 36 odnosi się do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych i tak dalej, które to wymaga wdrożenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji. Część z was być może się z tym spotkała. Wdrożenie tego typu dokumentacji często zajmuje dość sporo czasu. Są takie wymagania, które być może nie mają sensu. Na przykład administratorzy danych osobowych są zobowiązywani do stworzenia opisu struktury zbiorów danych wraz z powiązaniami między polami informacyjnymi. Spotkałem się chyba z jedną firmą, która to miała. Na wiele firm. Kolejna rzecz. Jeżeli powołany jest administrator bezpieczeństwa informacji, niezbędne jest zrobienie ewidencji zbiorów danych osobowych. No, plusem jest to, że jesteśmy zwolnieni z rejestracji zbiorów danych w GIODO. Musi regularnie przeprowadzać audyty, czyli opracowuje plany sprawdzeń, dokonuje sprawdzeń, czyli dochodzi kolejny element dokumentacyjny. Jak już kilkukrotnie wspomniałem, istnieje obowiązek rejestracji zbiorów danych zwykłych. Jeżeli nie jest powołany ABI, jeśli jest powołany ABI, to tylko zbiorów danych wrażliwych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest jakby mniej konkretne, co daje nam wolną rękę w zakresie przygotowywania dokumentacji. W ogólnym rozporządzeniu jest po prostu wymóg wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych. Jest znoszony obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych, ale za to pojawia się obowiązek prowadzenia
rejestru czynności przetwarzania. Dochodzą do tego jeszcze analizy ryzyka, ocena skutków dla ochrony danych, czyli tak zwane privacy impact assessment, dokumentowanie naruszeń ochrony danych, czyli coś znika, coś się pojawia. Nie wiem jeszcze, czy to będzie bardzo duże obciążenie dla administratorów danych, czy będzie umiarkowane, podobne do poprzedniego. Tak? Tak. Nie będziemy mówić o chmurze, bo to jest taka prezentacja bardzo ogólna. Ale w razie czego to proszę pytać. Co w chmurze? Po prostu w tej sytuacji, ale to jest chmura prywatna czy publiczna? Jeżeli administrator danych osobowych wykorzystuje usługi typu Amazon, wtedy no nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić. Zawieramy z takim administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdzie określamy po prostu pewne rzeczy związane z bezpieczeństwem danych, poufnością i tak dalej. I takich rzeczy najczęściej się nie ujmuje w politykach, bo już tego typu administratorzy mogą mieć polityki. To jest kwestia uregulowań umownych pomiędzy stronami. Po prostu podpis, zawiera się umowy powierzenia przetwarzania danych. Tak, tak. Tylko należy pamiętać o tym, że odpowiedzialność i tak na nas spoczywa. Jeżeli ten administrator danych zawali, dojdzie do wycieku danych, musicie pamiętać, że to my, że to wy odpowiadacie. I wtedy pozostaje wam coś takiego jak roszczenie wobec tego administratora danych. Więc zawsze trzeba pamiętać i może dobrą praktyką byłoby sprawdzenie, jeżeli jest to możliwe, takiego administratora danych. Jeżeli to jest jakaś mała serwerownia lokalna, czy oni potrafią zadbać o backupy, mają jakieś procesy wdrożone, czy jesteście bezpieczni, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Co jeszcze bym polecił, to na pewno robienie backupów do jakiejś innej serwerowni niezależnej od tego. Tak? Tak. Jeszcze raz, muszę, nie rozumiem. Tak. Tak. To znaczy oni nie są administratorem bezpieczeństwa informacji. Administratorem bezpieczeństwa informacji jest po prostu konkretna osoba. To jest na przykład tak, albo wyoutsourcowany ABI, który zajmuje się ochroną danych w tej organizacji. Dobrze, dokumentowanie naruszeń ochrony danych. Jeszcze na chwilkę do tego wrócę, bo to już istniało. Istniało już od wielu lat w prawie telekomunikacyjnym, więc przedsiębiorcy telekomunikacyjni byli zobowiązani do dokumentowania tego typu naruszeń oraz zgłaszania tego typu naruszeń do GIODO, wykonywania pewnych czynności po incydentach i tak dalej. Następna. O bezpieczeństwie już trochę powiedziałem. Generalnie tu się nic nie zmieni. Zmieniły się trochę treści tych przepisów, ale sens jest taki sam. Czyli musimy zadbać o poufność, integralność i dostępność danych osobowych. Nic więcej. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadziło jeszcze kilka elementów. Są to pewne pojęcia,
takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie danych, zdolność do szybkiego przywrócenia, pewne obowiązki związane z regularnym testowaniem, mierzeniem, czyli ogólne rozporządzenie jakby pokazuje nam drogę, co powinniśmy robić, aby działać w sposób poprawny, zgodny z prawem, żeby te nasze dane były w pełni bezpieczne. Kolejne rzeczy to uwzględnienie po prostu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. Administratorzy danych osobowych mają możliwość wykazania tego, że przetwarzają dane osobowe w sposób zgodny z prawem przez mechanizmy certyfikacji lub stosowanie kodeksów dobrych praktyk. Jeszcze te kwestie nie zostały w żaden sposób rozwinięte. Czekamy na to, jak będzie ten mechanizm certyfikacji wyglądał, jak będą wyglądały te kodeksy dobrych praktyk, jaka norma będzie dobrą praktyką. Administrator bezpieczeństwa informacji zamieni nam się w inspektora ochrony danych. To jest tylko zmiana pojęciowa. Zmienią się zasady powoływania. W tym momencie powołanie administratora bezpieczeństwa informacji jest fakultatywne. W przyszłości za półtora roku w niektórych sytuacjach będzie obowiązkowe. To będzie obowiązkowe w takiej sytuacji jak powołanie inspektora ochrony danych w jednostkach administracji publicznej, gdy przetwarzamy dane wrażliwe na dużą skalę, jeszcze w kilku sytuacjach. Podległość organizacyjna będzie właściwie taka sama, czyli inspektor ochrony danych będzie podlegał wyłącznie bezpośrednio administratorowi danych osobowych. Dane kontaktowe będziemy po prostu udostępniać przy zbieraniu zgód na przetwarzanie danych osobowych. Kolejna nowość, kary finansowe. Do tej pory kary finansowe właściwie nie istniały. Możliwe było nałożenie tych kar przez GIODO, ale ten proces bardzo długo trwał i trzeba było naprawdę mocno się postarać, żeby dostać taką karę finansową. Z tego powodu, że były stosowane przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, uwzględniając długość trwania postępowań i możliwość nakładania tych kar, one nie były tak duże, jakie przewiduje ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W zależności od rodzaju naruszeń, kary finansowe są przewidywane albo do 10 milionów euro lub do 2% rocznego obrotu za poprzedni rok obrotowy, lub do 20 milionów euro lub do 4% rocznego globalnego obrotu za poprzedni rok. Te kary są bardzo, bardzo wysokie. Pozostaje taka wątpliwość, czy nasze organy polskie, czy jak w innych państwach są na tyle odpowiedzialne, by w odpowiedni sposób nakładać takie kary finansowe. Ja na razie nie jestem przekonany co do tego, chociażby ze względu, że sam Urząd GIODO w Polsce jest dość mały, zatrudnia około 200-250 osób. Nawet odnosząc się do różnych tam politycznych wydarzeń, zauważyłem to, że zarobki samego GIODO czy zarobki pracowników GIODO są nieadekwatnie niskie do możliwości, jakie im da ogólne rozporządzenie, czyli niewielkie zarobki, ogromna odpowiedzialność. Oczywiście podniesienie im wynagrodzeń nie rozwiąże problemu dobrego miarkowania tych kar, ale warto na to zwrócić uwagę.
Inne zmiany. Tak. 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 Do 10 milionów to jest ta mniejsza kara, do 20 to jest ta duża. To już zależy od... To będzie ta wartość większa i to zależy, tak. Planowo to Generalny Inspektor Ochrony Danych będzie nakładał takie kary, więc na konto Generalnego Inspektora trafią takie pieniądze. Na konto tego urzędu. Jeszcze tylko powiem, że te kary zależą od rodzaju naruszenia, tak żeby to było jasne. Inne zmiany. Prawo do usunięcia danych. To prawo właściwie istniało, tylko nie było zapisane w stylu right to be forgotten, tylko po prostu to wynikało z naszych uprawnień zapisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. W tym momencie będzie jeszcze ciężej z tego względu, że administratorzy danych osobowych będą musieli postarać się, żeby w sytuacji, gdy udostępnią nasze dane osobowe publicznie, także usunęli te dane osobowe z innych, powiedzmy, rejestrów, czyli jeżeli udostępnione nasze dane zostaną chociażby w jakiejś gazecie lokalnej, to prawdopodobnie te dane zostaną zindeksowane przez wyszukiwarki i wtedy taki administrator powinien postarać się o usunięcie takich danych z wyszukiwarek, co jest tak. O, to jest bardzo dobre pytanie. Czy kim jest administrator danych osobowych? Żeby to najłatwiej wyjaśnić, administratorem danych osobowych będzie przedsiębiorca. To jest tak na ludzki język, bo to jest podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Więc administratorem, jeżeli mamy spółkę z o.o., to administratorem nie będzie zarząd, nie będzie jakaś rada, tylko administratorem danych osobowych będzie ta spółka. On cię powinien poinformować o tym, że jest tak. Najczęściej mówią, że wylosowali ten numer, ale to jest niezgodne z prawem telekomunikacyjnym. Musiałbym dokładnie poznać tę sytuację, bo to jest taki indywidualny przypadek. Na pewno trzeba zerknąć do prawa telekomunikacyjnego. To jest raz. Dwa, spróbować poszukać tego numeru, złożyć ewentualnie zapytanie do GIODO, że z tego i tego numeru dzwoniono do mnie, posiadają moje dane i chciałbyś ustalić administratora danych osobowych. Pewnie postępowanie będzie trwało bardzo długo i być może nie będzie to proste w ustaleniu, ale można spróbować. Jest wysłanie listu, ale GIODO akceptuje kwalifikowany podpis elektroniczny. Więc jeżeli masz taki podpis, możesz go wykorzystać i wysłać elektronicznie takie zapytanie. Nie ePUAP. ePUAP jest do komunikacji z administracją publiczną. Nie słyszę, ale można kwalifikowanym podpisem, to na pewno.
Więc to jest do kontaktów prywatnych plus też powinno być ok między administracją publiczną. Prawo do usunięcia danych, powiedziałem. Prawo do przenoszenia danych. Podmioty danych będą miały możliwość po prostu zwrócenia się do administratora danych osobowych o to, żeby on oddał im te dane w pewnym jakimś powszechnie stosowanym formacie. Czyli po to, żeby inny administrator danych osobowych mógł zaimportować te dane i wykorzystywać. Czyli to jest taka możliwość wyjścia od administratora i przejścia do innego. Model Privacy by Design dotyczy tego, że jest to taki kanadyjski model z lat 90., który został dodany do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który dotyczy tego, że administratorzy danych osobowych powinni w fazie projektowania jakichś systemów informatycznych dbać o to, żeby chronić naszą prywatność. To może wyglądać w różny sposób. Chodzi o to, żeby zapewnić takie domyślne ustawienia prywatności, zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, wdrożenie odpowiednich zasad szyfrowania i pewnie wielu, wielu innych rozwiązań. Dojdzie coś takiego jak pojęcie współadministratora. To jest coś takiego, że parę różnych podmiotów, czyli powiedzmy mamy trzy różne spółki, wspólnie mogą być administratorem danych osobowych, czego po prostu wcześniej nie było w polskim prawie. Pojawiało się to w prawie brytyjskim. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych, o tym już mówiłem. Administratorzy danych w ciągu 72 godzin od wykrycia incydentu będą musieli na siebie donieść do GIODO o tym, że no, zawaliliśmy sprawę, dane wyciekły, coś się z tym stało. Następnie GIODO może nałożyć karę finansową albo nie. Jeszcze nie wiadomo, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale są 72 godziny na to. Będzie trzeba opisać rodzaj incydentu, co się stało z tymi danymi i opisać także środki zaradcze, które zostały wdrożone. Privacy Impact Assessment. Administratorzy danych będą musieli w niektórych sytuacjach tworzyć po prostu określone dokumenty związane z tym, jaki wpływ na naszą prywatność będą miały określone czynności związane z przetwarzaniem. To jest po prostu jakaś ocena skutków przetwarzania danych osobowych. Dojdzie do tego wymóg konsultacji albo z inspektorem ochrony danych, czyli aktualnym ABIM, albo konsultacji z GIODO, co jest w ogóle według mnie dość obciążające, czyli tak jak mieliśmy kolejkę ogromną, żeby zarejestrować zbiór danych osobowych, tak samo tutaj niedaleko będzie kolejka przed pewnym zielonym budynkiem, żeby skonsultować te skutki przetwarzania danych osobowych. Tak. Jeżeli mamy zbiór danych zwykłych w momencie zgłoszenia, jeżeli mamy zbiór danych wrażliwych dopiero od zarejestrowania. Kolejna rzecz, o której mogłem w sumie powiedzieć na początku, ale zdecydowałem się to przenieść na koniec, będzie zupełnie inny terytorialny zakres zastosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Będzie ono dotyczyło także państw, które nie są w Unii Europejskiej. Czyli jeżeli w Stanach Zjednoczonych przetwarzane są dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, którzy się znajdują na terenie Unii Europejskiej, wówczas te podmioty będą musiały spełnić wymagania, między innymi z obowiązkiem informacyjnym, tak jak na początku mówiłem, i jeszcze wiele, wiele innych wymagań. Prawo do odszkodowania.
Myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Każdy będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie za naruszenia związane z ochroną danych osobowych. Czyli jeżeli na ujawnieniu waszych danych dojdzie do jakiejś szkody, będziecie mogli walczyć w sądzie o jakąś konkretną rekompensatę. Być może dojdzie do czegoś takiego jak tak zwane pieniactwo procesowe. Osoby fizyczne być może będą chciały naciągać administratorów danych, będą próbowały wyłudzić pewne odszkodowanie w niektórych sytuacjach. Zobaczymy, jak będzie. Więc ogólne rozporządzenie o ochronie danych to jest rewolucja czy ewolucja? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. To wyjdzie w praniu za trochę więcej już jak półtora roku. Na pewno zniknie sporo obciążeń, ale za to dojdą nowe. Firmy zostaną formalnie zmuszone, żeby dbać o ten poziom ochrony danych. Więc czy to jest rewolucja, czy ewolucja, musicie zdecydować sami. Dziękuję. Może jakieś pytania? No, ja mam pytanie. Tak? Na pewno będą jakieś zasady związane z nakładaniem kar. Ma powstać nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która pewne rzeczy doreguluje, więc musimy po prostu poczekać i zobaczyć. Na razie nie jestem w stanie konkretnie odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze jakieś pytania? Okej, dziękuję.